kraju coraz bardziej wiążącego się z Zachodem. Kraju coraz skuteczniej modernizującego się nie tylko gospodarczo, ale i politycznie w duchu zachodnioeuropejskich monarchii, w duchu zachodnioeuropejskiej monarchii konstytucyjnej. Tę ostrożną i powolną przemianę zahamuje owa wymodlona nareszcie wojna powszechna ludów, czyli 1914 rok i jej rezultat, rewolucja bolszewicka. Czy ucywilizowana Rosja zdobyłaby się na przyznanie Polsce statusu niezależności, czy tylko sui generis reanimacji Królestwa Kongresowego, ale powiększonego o Galicję i o Zachód Pruski, w razie wygranej Rosji oczywiście, Rosji mocy centralnej. Zabiegi Dmowskiego i Paderewskiego oraz kolonii amerykańskiej w Paryżu i w Ameryce przekonywały zachodnich aliantów Rosji, by w razie wygranej opowiedziały się za Polską niezależną, odpowiedzialnie obecną w koncercie cywilizowanych mocarstw, do których mogłaby należeć zeuropeizowana Rosja, mocarstw walczących z pruskim agresorem. Łatwo zapominamy, że statusem daleko posuniętej autonomii w ramach cesarstwa rosyjskiego cieszy się od 1809 roku Finlandia. Finlandia, która nie ma na swoim koncie żadnego krwawego powstania, a więc zsyłek i prześladowań, jakie wynikły z naszych chwalebnych zrywów listopadowych i styczniowych. Opcja proaliancka, a więc nieufna sojuszowi Piłsudskiego z mocarstwami centralnymi, przeważała pod zaborem rosyjskim. Przypominam o tym, bo też się o tym nie chcę pamiętać. Legiony witano tam bez entuzjazmu. Mówili nam, żeście zwolnieni, prawda? To jest nawet chyba pierwsza wersja. Kongresówka bowiem bardziej obawiała się germanizacji po historii we wrześniu słynnej niż rusyfikacji Berlina bardziej niż Petersburga. Pamięć o tych politycznie niepoprawnych nastrojach ulegała jednak zatarciu. Szkoła przedwojenna w rękach sanacji podkreślała zasługi legionów i komendanta, którego muzeum pośmiertne stworzono w Belwederze. Miałem okazję jako sześciolatek w 1938 roku je zwiedzać i pamiętam zachowane łóżko marszałka z nocnikiem. Co ciekawe, w dwudziestoleciu przekonywano implicite, że Piłsudski przewidział klęskę mocarstw centralnych po upadku Rosji. Że inaczej mówiąc, od początku wiedział, co się stanie. Dlatego najpierw bił o skali razem z Austrią i Niemcami, aby potem triumfować na trupie Prusaków rozbrajanych w Warszawie 11 listopada 1918 roku. Słowem wybrał najlepszą opcję. Był za, a nawet przeciw. Warto dodać jeszcze parę słów o legendzie militarnej Legionu, owym szablą odbierzemy. Jakby odbieranie szablą było samo przez się godniejsze szacunku niż to, co wytargowano, Dmowski z Paderewskim wytargował w gabinetowych kontrowersjach i deliberacjach. Otóż chwałę oręża pamiętamy z satysfakcją, choć wcale nie jest pewne, czy to akurat dzięki poległym w czasie wojny kilku tysiącom legionistów wybiliśmy się na niepodległość. Czechosłowacja, Litwa, Łotwa i Estonia, podobnie jak my, uzyskały własną państwowość w wyniku upadku państw zaborczych Rosji i Austrii. Niejako darmo, bez militarnego wkładu.
Nasza sytuacja była zapewne trudniejsza, ale okazało się to dopiero po 11 listopada. Granice Rzeczpospolitej nie były jasno określone i weszliśmy w spór z wszystkimi prawie sąsiadami. Albo wszyscy prawie sąsiedzi weszli z nami w spór. O Śląsk, o Lwów, o Wilno. Mówię o tym wszystkim nie bez goryczy, gdyż dzisiaj z perspektywy 100 lat widzimy, jaką katastrofą dla ludzkości, nie tylko dla Europy, była właśnie owa wojna powszechna ludów z sierpnia 1914 roku, wymodlona przez poetów i marzycieli. Z niej bowiem urodziły się dwa najstraszniejsze totalitaryzmy. Lenina i Stalina na wschodzie, Hitlera na zachodzie oraz masakra drugiej apokalipsy 1939-45 dla nas po 20 latach niezależności przyszło 5 lat okupacji i pół wieku PRL-owskiej sowietyzacji, z której do dziś nie potrafimy się wyplątać. Ja jeszcze tu mam parę takich uwag, jeszcze bardziej kontrowersyjnych. Jeszcze na koniec pytanie, czy tożsamość narodową mamy opierać na legendotwórczych narracjach. Heroiczne mity założycielskie gloryfikują nas samych, powołują postać wroga, z którym walczyliśmy i walczymy. Historycy usłużnie dostarczą materiału na potrzeby polityków, schlebiających masą. Masy chętnie słuchają pocieszających baśni o przodkach, aby nie myśleć o kłopotach na dzień dzisiejszy i na pojutrze. Politycy stają dziś na rozdrożu. Proszę wyciągać szablę z pochew. Przygotowywać dobre rządzenie oparte na trzeźwym rozpoznaniu sytuacji w kraju i na świecie. Przygotowywać długą, bolesną i uciążliwą terapię. Żmudny konsensus, kompromisy i trudne rozmowy. Owe sweat and tears, to są słowa Churchilla, pot i łzy, a więc twarde realia nie do uniknięcia. Czy dąć w surmy bojowe, wzywać do walki o całość, na śmierć i życie, o władzę dla wodza mojej drużyny nad powalonym drugiem przeciwnika. Ktoś powie, jak dobrze rządzić, nie wygrawszy przedtem wyborów. Istotnie, ale wybory w klimacie eschatologicznej konfrontacji dobra i zła, światła i ciemności, w klimacie świętej wojny fundamentalizmów niszczą wiarygodność debaty publicznej. Deprawują i wyborców, i polityków, gdyż prowadząc do eskalacji pod hasłem wszystko albo nic, szykują insurekcję, a nie dobre rządzenie kraju. Uwagi te kieruję do wszystkich aktorów polskiej sceny politycznej. Dziękuję bardzo.